Dzień dobry. Dzisiaj materiał, dodatkowy materiał, którego miałem nie nagrywać, ale jesteście niezwykle czujni, ponieważ w ostatnim materiale dotyczącym spadku marsz na srebro okazuje się, że nie powiedziałem skąd wziąłem informacje dotyczące z jakiego kanału YouTube'owego. Już piszecie do mnie w mediach społecznościowych, żeby udostępnić to. Okej. Mam nadzieję, że po prostu chcecie sprawdzić lepiej. Chociaż no, nie widzę powodu, dla którego ja miałbym was tutaj oszukiwać czy opowiadać jakieś brednie. Po prostu mówię to, co wiem, mówię to, co jest. I informuję wszystkich, jeżeli ktoś chciałby sobie sprawdzić, to na kanale Silver Seeker znalazłem takie informacje. Zresztą już kiedyś prezentowałem wam ten kanał. Ten człowiek głównie dzwoni do różnych dealerów na terenie Stanów Zjednoczonych. Zresztą sam jest dealerem monet złotych i srebrnych. I oprócz tego dzwoni do różnych dealerów i dowiaduje się, co można, za ile można coś sprzedać albo za ile można coś kupić, w zależności od tego, co go aktualnie interesuje. No i mówiłem, że szukałem na YouTubie informacji o tym, jaki jest popyt na złoto i co dzieje się z cenami złota w ostatnim czasie, między innymi na rynku amerykańskim. No i no nie popatrzyłem na jego kanał. Okazuje się, że dziś jak sprawdzałem, jaki jest link do tych materiałów, które posłużyły mi wcześniej, do poprzedniego filmu, to znalazłem inny materiał, który mówi o pewnych zmianach cen skupu złotego bulionu, o których ja informowałem wcześniej, a który właściwie był podważany przez wszystkich, czy to sprzedawców, czy naganiaczy na zakup metali szlachetnych, czy przez samych stakerów, którzy mają kanały na YouTube. Już mówię, o co chodzi. Co do zasady, handel wygląda tak, że jeżeli jest duży popyt na złoto, to wtedy premie nawet na bulionie są znaczne. I ponieważ sprzedawcy złota bulionowego mają dużą łatwość sprzedaży tego rodzaju walorów, oni robią, tak ustawiają cenę skupu, że ona jest znacznie powyżej spotu. Po prostu nikt więcej nie zapłaci za to złoto niż oni, dlatego że oni zdają sobie sprawę, że pomimo, że nawet zapłacą trochę więcej, to i tak to będzie albo tyle samo, albo mniej niż oni muszą zapłacić w handlu hurtowym za tego rodzaju walory. A do tego to, co kupią za gotówkę, będą mogli bardzo szybko sprzedać, no bo generalnie kupujących jest więcej niż sprzedających. I tak to się kręci. A do tego jest jeszcze jedna zależność, to znaczy zależność taka, że w czasach, w których jest dobra koniunktura na rynku metali szlachetnych, jest dużo kupujących, monety zachowują swoją premię. To znaczy, wyobraźmy sobie monety, może jakieś specjalne, kolekcjonerskie, z wysoką premią, czy tam super premią, ale taką premię do monety drobnej. Czyli na przykład 1,25 uncji, 1,10 uncji i 1-gramowe monetki, które mają z reguły tą premię bardzo wysoką. One nawet w przypadku jednogramówek to one prawie potrafią kosztować dwukrotność ceny złota w sztabce tam jednouncjowej czy 100-gramowej. I przy skupie ta moneta zachowuje taką wysoką cenę skupu, czyli na przykład no, kupujemy tam, powiedzmy, no, taka cena, żeby nie była kompletnie odjechana, 450 zł za gramowego liścia klonowego, ale tego liścia klonowego możemy sprzedać za 400 zł albo za 350. I taka cena obowiązuje na rynku. I rzeczywiście żaden skup złota nie zapłaci wam za to złoto aż tak dużo. To jest dużo powyżej ceny skupu. Natomiast w momencie, kiedy popyt spada, podaż rośnie, albo nie ma ani popytu, ani podaży, no to wtedy co? No, kupujemy
jeżeli kupimy sobie coś na stan, położymy to na półce, nikt tego od nas nie kupi. Zamrozimy pieniądze na bardzo długi okres czasu. Więc musimy być przygotowani na to, że gdyby nadeszły jeszcze gorsze czasy, no to będzie trzeba takie złoto sprzedać po prostu po cenie złomu i ponieść stratę, która będzie różnicą pomiędzy ceną skupu złomu złota, a ceną skupu tej monety jako monety z premią. No i dlatego w czasach kiepskiej prosperity ceny złota bulionowego spadają do ceny skupu złota. I generalnie wtedy jest tak, że najwyższą cenę, jaką można uzyskać na rynku, jest cena, którą zaoferuje złotnik, ale tylko taki złotnik, który akurat ma zamówienie na wyroby i on po prostu potrzebuje pewną ilość złota do tego, żeby te wyroby móc wykonać. Oni wtedy płacą z reguły najwięcej, bo potrafią zapłacić tam złotówkę czy dwa złote więcej niż płacą najlepsze na rynku skupy metali szlachetnych. No i ja o tym mówiłem już dość dawno temu, no ale to oczywiście wszyscy uważali, że to jest dziwne, co mówię, no bo to nie pasowało akurat do sytuacji bieżącej, czyli tam do sytuacji sprzed roku, czy sprzed półtora roku, kiedy rynek oszalał i wszyscy chcieli kupować drogie złoto, bo jak wiadomo, drogie złoto się sprzedaje, na tanie złoto nie ma chętnych i no, Co tu dużo komentować. Po prostu takie są zasady, takie są reguły w tej branży, takie są reguły wśród kupujących i można tłumaczyć, mówić, że rozsądnie byłoby robić inaczej, dokładnie odwrotnie, no ale trudno wymagać rozsądku od ludzi, którzy po prostu chcą kupić, bo chcą drogie. No i co teraz się okazuje? Na kanale Silver Seeker znalazł się taki materiał nagrany kilka dni temu, jeszcze przed tym zjazdem cenowym na złocie. Wtedy złoto było po 2035 dolarów, przynajmniej tak on tam informuje w tym swoim materiale. I on dzwonił do kilku różnych miejsc, w których chciał sprzedać 100 sztuk orłów 1/10 uncji. No i pytał, jaką cenę może uzyskać. No i okazuje się, że cena za orła za każdym razem uzyskiwał cenę poniżej ceny skupu złota. Czyli okazuje się, że nawet taka moneta z bardzo wysoką premią, jak na monetę bulionową, czy powiedzmy z bardzo szerokim, bardzo dużym spreadem, nie przechowała tego spreadu, po prostu cała strata związana z tą drogą obróbką monety została przeniesiona na kupującego. No i teraz może on sobie to sprzedać po cenie złomu złota. Zobaczymy, kiedy to dojdzie do nas. Tak jak mówię, wygląda na to, że w Polsce jeszcze sytuacja na rynku nie jest taka tragiczna jak w Stanach. Albo po prostu ci, którzy handlują złotem lokacyjnym, nie zauważyli jeszcze, że jest aż tak bardzo źle i że trzeba się przygotować na naprawdę ciężkie czasy. Zobaczymy, czas pokaże. Miejmy nadzieję, że to wszystko się odbije. Jak widzicie, co się dzieje na metalach, no to można zwariować. Z analizy technicznej, tak jak mówiłem wcześniej, naśmiewałem się z tego, wychodzą jakieś tam sygnały zakupu. Potem się okazuje, że w Stanach wychodzi jakiś pajac, mówi przekazuje jakieś dane, które są zmanipulowane tak, żeby pomóc w kampanii wyborczej. No i złoto spada dramatycznie. Potem za dwa dni wychodzi, czy na następny dzień. Właściwie to chyba na następnym dzień. Wychodzi kolejny pajac, który pokazuje kolejne zmanipulowane dane statystyczne i złoto znowu rośnie o kilkanaście dolarów. No i cóż, no, myślę, że do wyborów to tak będzie. Póki co nie ma co wróżyć. Po prostu ta cena będzie sobie jaka będzie. Póki co dobrze, że
cena znowu wylądowała powyżej $2000, bo choćby psychologicznie dobrze to działa, jak ktoś, kto sprawdza cenę, widzi dwójkę z przodu. Bo no, po prostu psychologicznie dobrze to działa na takich mniej zorientowanych uczestników rynku. No, wydaje mi się, że to wszystkie rzeczy. Jeżeli chcecie, oczywiście, to śledźcie sobie, czy obserwujcie kanał Silver Seeker. On właściwie jest dość monotonny, bo tam cały czas poruszane są takie kwestie właśnie, jak można, czy można rzeczy sprzedać drogo, czy można rzeczy sprzedać tanio, oczywiście na terenie Stanów Zjednoczonych. Fajnie patrzeć na duży, dojrzały rynek, bo to, co dzieje się tam, będzie znajdowało odbicie również w innych częściach świata.